To był długi dzień, ale jakże udany. Jesteśmy na drugim miejscu. Za nami wielu szybkich kierowców, znających specyfikę tych odcinków specjalnych. Ale jeśli myślicie, że mamy najlepszą robotę na świecie, to owszem, macie rację, ale są tego minusy. Na przykład wstajemy jeszcze wtedy, kiedy na zewnątrz jest ciemno, wychodzimy, czasami pada deszcz, tak jak dziś. Przyjeżdżamy do serwisu już wtedy, kiedy jest ciemno. Jesteśmy na przykład mokrzy przez 14 godzin albo czasami więcej. To się zdarza, ale i tak mamy najlepszą robotę. Cieszę się, że tutaj jesteśmy w serwisie. Było bardzo dużo błota, zmiennej przyczepności, długie odcinki specjalne bez serwisu, prawie 160 km. Dużo adrenaliny generalnie i nowe, ale przepiękne odcinki dla mnie. Nic, cieszę się, że zespół też spisuje się bardzo dobrze. Bardzo im zależy na tym, żebyśmy pojechali szybko i żebyśmy ukończyli ten rajd właśnie na wysokiej pozycji, no bo to były bardzo długie przygotowania. Jesteśmy na drugim końcu świata i tym bardziej presja jest ogromna, ale póki co robimy to z uśmiechem na twarzy. Jedziemy szybko, bez problemów, poza wczorajszym odcinkiem specjalnym, gdzie ukręciła się płoć na jednym z hamowań. No, oczywiście straciliśmy trochę czasu, ale takie są rajdy, że czasami tak jest. Lepiej tak, niż gdyby miało to się wydarzyć dziś, bo dziś nie mieliśmy takiej możliwości, żeby przyjechać tutaj do serwisu i wymienić tą płoć.